Kamila żyje. Czuję. Każdy ma tajemnicę. Spotykamy się z okazji premiery serialu Netflixa. I czy był duży nacisk, żeby gdzieś ten serial był uniwersalny i zrozumiany na świecie? Czy dużo udało się przemycić takich wątków polskich i lokalnych, znanych tylko nam? Mi się wydaje, że siłą tego jest to, że to jest umiejscowione w bardzo konkretnym czasie, w bardzo konkretnym miejscu i to było fascynujące, że też Harlan Coben uczestniczył w kształtowaniu tego scenariusza, który jest oparty na jego książce, ale jednak nie ma miejsca w Stanach w tamtym okresie i dzisiaj, tylko w Polsce. I on był też szalenie zainteresowany, jak rozumiałam, takim procesem przetransponowania tego. A z drugiej strony sama książka jest, mi się wydaje, że to jest totalnie uniwersalne. Że w jakimś sensie odniesienie takie też do takich jakby, no nie wiem, do tego, że się miało 16 lat i że coś się zaczynało od jakichś, jakby, to jest takie dotknięcie bardzo takiego mocnego momentu, wydaje mi się, w życiu każdego z nas. To już trochę wszystko jedno, czy to było jak ktoś ma 15, czy 17, czy 16 dokładnie, ale że to jest taki moment rodzącego się, świadomego, wolnego, młodego bardzo człowieka, który jakby ta istota jego wtedy się jakby zaczyna, tak się kształtuje jakby świadomie. W związku z tym no myślę, że to jest doświadczenie właściwie prawie każdego człowieka. O czym jest to historia, oprócz już tego kryminalnego wątku? Głównym bohaterem jest Paweł Kopiński, prokurator. Pojawia się nagle ciało zaginionego mężczyzny, zostaje powiązane z Pawłem i zaczynają powracać wspomnienia właśnie z roku 94. Cały serial jest na takich dwóch płaszczyznach przedstawiony w latach 90. i we współczesności. No i wspólnie z Pawłem rozwiązujemy tę zagadkę i również zagadkę zaginięcia jego siostry. Kim jest Laura w 94 i kim jest Laura w 2019? Jak różni się ta postać? Laura w 94 to jest dziewczyna, nastolatka. Właśnie, tak jak powiedziałaś, Agnieszka, w takim ważnym momencie ona jest i bardzo wrażliwa i na takim etapie szukania siebie jeszcze, określania siebie, kim jest, kim chciałaby być w przyszłości. No i jest bardzo zakochana w Pawle i tej swojej miłości się nie boi i dla niej to jest bardzo poważne uczucie. No właśnie, a potem... No tak, ponieważ to jest właśnie, mnie fascynowało od początku, jak zaczęłam czytać książkę w tej postaci, że właśnie to normalnie sobie wyobrażamy, zawsze tak jest, że to jakoś dorosłe życie jest przed nami i że mam taką wielką nadzieję, że to nasze życie będzie po prostu jakieś niesamowite, piękne, ekscytujące i niezwykłe. I to jest ekstra, że i to jest jakby piękne, że w jakimś sensie zawsze mamy takie marzenia i takie dążenie i taką nadzieję, że nie wiem, że ludzie, że to życie, że nas nie skrzywdzi w jakimś sensie, że zauważy nasz potencjał i go weźmie jakby i go tylko podbije. A Laura jest w takim momencie, w którym właśnie jak się wzbija do tego życia, do tego jakiegoś takiego dziwnego lotu swojego, zostaje od razu podcięta. W jakimś sensie wszystko, co jest dla niej najważniejsze, tak mi się wydaje, wszystko czym ona jest tak naprawdę, taka esencja właśnie tej miłości, która się w niej rodzi jest. I takiego przekonania o tym, jak tak naprawdę chciałaby pewne rzeczy, żeby wyglądały w jej życiu, to wszystko jakby jednej nocy jakby już przestaje istnieć. No i potem to jest taka, wydaje mi się, historia jakby stanięcia na nogi. I to też jest niesamowite w tej postaci, że jej się udaje być jakąś silną, mocną osobą, skonstruowaną, która ma swoje bardzo określone życie zawodowe, która jest jakoś też, no, ma różne zainteresowania i wydaje mi się, że próbuje swoje życie budować też jakby niezależnie, w jakimś sensie feministycznie, tak jakby nie przeglądając się w oczach każdego napotkanego mężczyzny na swojej drodze. Ale jednak ta rysa jest bardzo mocna, to jest taka rana, która się go nie zagoiła, która jest i to idzie na takich dwóch płaszczyznach. To ciekawe, coś czego nie można naprawić. Myśmy siłą rzeczy nie spotykały się na planie, bo kręciłyśmy sceny w zupełnie innych realiach, z innymi aktorami, w innych miejscach. Tak, ale No dobra, z mojej perspektywy Agnieszka jeszcze nie słyszała, ale ja jak usłyszałam, że to będzie grała Agnieszka, to Boże, myślałam, że umrę. I spotkałyśmy się. Tak się Dobra, wszyscy wiedzą. Bardzo. I spotkałyśmy się przy próbach charakteryzacji, które w sumie przerodziły się, bo tam też byli reżyserzy i producentka, w taką rozmowę na temat tej postaci i scenariusza. I też zobaczyłam, jak będzie wyglądała moja postać, ta nastoletnia Laura, ale też jak będzie wyglądała w przyszłości, co też było dla mnie ważne, bo to jak będzie chciała się pokazywać ludziom swój wizerunek i no i obserwowałam Agnieszkę jako aktorka, ciekawa, jak zadajesz pytania, jak rozmawiasz z reżyserami i jak zaczynasz pracę nad scenariuszem, ale też no tak normalnie gesty i co możemy mieć wspólnego i byłam bardzo ciekawa, tak żeby stworzyć jakąś taką logiczną całość tej postaci, żeby z takiej Laury mogła wyrosnąć taka Laura. No właśnie, to jest takie dziwne, bo faktycznie jakoś nie ma nigdy czasu, nie? Takiego, żeby faktycznie przeprowadzić jakieś takie gruntowne, dogłębne studia nad tym wszystkim. Nie, miałam takie od początku poczucie, że jak się poznałyśmy, że to dla mnie jakby jest taka jakaś naturalna sytuacja. W sensie, że jakby rozumiem, że mogłam być taka fajna kiedyś. I to mnie jakoś dodawało otuchy. I generalnie też po nie lekturze, tylko po obejrzeniu pierwszych odcinków naszego serialu jestem, znaczy muszę powiedzieć, że jestem totalnie zachwycona Wiktorią, Hubertem i w ogóle tym całym światem, który jest zbudowany w 90-tych latach, bo to jest niesamowite, ile nam to daje tak naprawdę. I to, że w jakimś sensie naprawdę muszę dużo mniej zrobić, żeby moja postać była pełna, bo w jakimś sensie jestem w kontekście tej wspaniałej roli, którą ty zbudowałaś, także, no bo w jakimś sensie ja gram tę starszą, w związku z tym, znaczy nie w jakimś sensie, tylko po prostu, więc to jakby się zaczyna z tobą i potem się jakoś kontynuuje a to się tak świetnie, tak pięknie zaczyna, ja wierzę w każdą sekundę tego, jak sobie się pełni energii młodzi, jakie macie nadzieję, jaką macie pasję. To jest fantastyczne. Zresztą też mówiłam już to nie jeden raz, że dostałam na zdjęciach, tam są takie sceny, gdzie są zdjęcia, jako rekwizyt, zdjęcia z młodości, które Laura zrobiła na obozie. I ja w jednej scenie dostałam po prostu pudełko tych zdjęć i poprosiłam o nie, bo tam potem chciałam też kawałek naszego zdjęcia, czyli zdjęcia Wiktorii i Huberta, czyli nas młodych, wykorzystać w scenie z Pawłem później. I myślałam, mówiąc szczerze, że dostałam, a jeszcze jakieś inne, ale też fajne. I myślałam, że dostałam oryginalne zdjęcia z 90-tych lat. Po prostu byłam przekonana, jak dostałam te zdjęcia do ręki, że to są jakieś dzieciaki na jakimś obozie i że to w ogóle nie jesteście wy. A nagle patrzę, tam w ogóle, Boże, Wiktoria, Hubert i wszyscy. I to było tak niesamowite, bo na tym zdjęciu było widać, jak cudownie to budujecie też razem, jaką jesteście grupą i jakie to jest totalnie wiarygodne, jak to żyło w tym lesie tam pod Warszawą. Także no, super. A czego widzowie mogą się spodziewać w głębi lasu? No, myślę, że to jest serial, który totalnie trzyma w napięciu. Myślę, że jest fascynujący przez to, o czym Wiktoria powiedziała, o czym rozmawiamy, że to się dzieje na dwóch płaszczyznach czasowych. Jednak te 90 lata też już mają pewną swoją specyfikę i egzotykę też w jakimś sensie. To jest szalenie ciekawe, jakby oglądać tę rzeczywistość. No jest też love story tam. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo, nie mówię o sobie, ale mówię, że jest bardzo dobrze zagrany ten serial. Jestem pod wielkim wrażeniem wszystkich młodych aktorów i starszych, w sensie Grześka, ale też Adama Ferenczego, Czarka Pazury, Piotra Głowackiego, wielu, Przemysława Bluszcza, no, naprawdę Jakubika, Arka, to po prostu w jakimś sensie to się po prostu szalenie dobrze ogląda, ponieważ to są pełnokrwiste, wspaniałe postaci, także no, wiele elementów. Tak, no ja oczywiście się z tym wszystkim zgadzam, ale tam też jeszcze chciałam dodać, że jest taki element układanki bardzo ciekawy i myślę, że to może przede wszystkim zmusić widzów, żeby włączali ten następny odcinek, bo to faktycznie na początku jest jak takie rozłożone puzzle, a potem się to składa w całość i można samemu razem z bohaterami dochodzić do tego, co się wydarzyło. Także trzeba sobie przygotować wcześniej te wszystkie herbaty i popcorn, albo nie wiem, co tam to lubi, bo nie będzie można wyjść. Nie będzie. No. Dziękuję Wam bardzo. Miło było Was zobaczyć. Wzajemnie. Chcę wiedzieć, co się stało wtedy w lesie.